To dopaminowy pąsz <laughs> Git, to koniec rozmowy Po do mnie gadasz na około Jebać cię do spodu, twoją laskę do połowy Ona poszła w obieg, coś nabroi, no i połyk Więc git, to koniec rozmowy No i co się kurwa cieszysz, pierdolona szelmo Dzisiaj nawiązanie do pierwszego shorta Rozwiążemy nierówność na liczbach urojonych Okej, okay, uznajmy, że i kwadrat to jest minus jeden Wiem, że to nie ma sensu, ale sklej pizdę Następnie i równa się pierwiastek z minus jeden Podstawiamy to do nierówności I teraz słuchaj kurwa w liczbach urojonych moduł, czyli wartość bezwzględna, nie oznacza tego samego co w szkole. To jest długość wektora. I długość wektora to nie penis. Nie może mieć urojonej długości. Z kolei i to jest dodatkowy wymiar ty pierdolona cmentarna. Widziałeś i centymetrów na linijce? No nie widziałeś. Tak samo nie widziałeś minus 5 centymetrów. Minus oznacza przeciwny kierunek do dodatnich, a i oznacza prostopadły kierunek do dodatnich. Tylko że na jednowymiarowej osi nie mamy prostopadłego kierunku, więc musimy wejść na płaszczyznę zespoloną tym kurwą.